Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Zapraszam do obejrzenia tego filmiku, a powiem w nim o tym, czy to prawda, że spółka komandytowo-akcyjna prawdopodobnie od lipca tego roku, mówiąc kolokwialnie, umrze. Jeżeli tak miałoby rzeczywiście być, to byłaby to już druga śmierć spółki komandytowo-akcyjnej w ciągu ostatniej dekady, bo przypomnę, że taka pierwsza, bardzo duża śmierć spółki komandytowo-akcyjnej nastąpiła w roku 2014, bo od tego roku tą spółkę wciągnięto do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, nim tak było, czyli do końca roku 2013. Jeżeli byliśmy akcjonariuszem w takiej spółce komandytowo-akcyjnej i posiadaliśmy na przykład 99% prawa do udziału w zysku, to zgodnie z uchwałami Naczelnego Sądu Administracyjnego, tak długo jak nie wypłaciliśmy sobie pieniędzy, nie płaciliśmy żadnego podatku dochodowego. Spółka oczywiście również go nie płaciła, bo nie była podatnikiem podatku dochodowego. Oczywiście temat składek zdrowotnych czy społecznych również wtedy nie istniał. Odkąd od 2014 spółkę tą wciągnięto w podatek CIT, jej opłacalność już troszeczkę spadła, bo jeżeli bylibyśmy dalej akcjonariuszem takiej spółki, czyli tym podmiotem, który generalnie za nic nie odpowiada, mówiąc w bardzo dużym skrócie, to i tak pojawiało się niejako podwójne opodatkowanie przy wypłacie pieniędzy. Z takiej spółki najpierw spółka płaciła 9% lub 19%, ówcześnie jeszcze była stawka 15% CIT również, natomiast przy wypłacie wspólnik płacił 19%, więc było podwójne opodatkowanie. Od roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 atrakcyjność tej spółki drastycznie spadała, tych spółek w Polsce ubywało. Naprawdę nie pamiętam danych, ale w pewnym momencie było ich w Polsce chyba tylko kilkaset. To były jakieś zaszłości historyczne. I teraz, przed rokiem 2022, jak zaczął się pojawiać Polski Ład, dużo osób, również znanych na YouTubie, zaczęło reklamować taką spółkę jako wielkie remedium na problemy polsko-ładowe. Nie bez kozery ta spółka doczekała się takiej medialnej nazwy spółka celebrytka. No jak to z celebrytami bywa, poświeciła dosyć szybko, dosyć jasno, ale również szybko chyba zgaśnie. Już Wam w tym filmiku wytłumaczę dlaczego. Moi drodzy, struktura oparta o spółkę komandytowo-akcyjną, która była przez wiele osób proponowana w ramach Polskiego Ładu, wyglądała mniej więcej w ten sposób. To była spółka komandytowo-akcyjna. Ona ma dwa typy wspólników. Pierwszy to jest komplementariusz, a drugi to jest akcjonariusz. Zaletą tej spółki, oczywiście bardzo ryzykowną z perspektywy podatkowej, było to, że komplementariusz i akcjonariusz to może być dokładnie ta sama osoba, na przykład osoba fizyczna. Nie chcę wnikać już w ten temat, mówię tylko na pewnym poziomie ogólności. No to co, sama spółka komandytowo-akcyjna płaci podatek CIT 9% lub 19%, to jest podatek CIT. Akcjonariusz jest mało interesującym podmiotem w strukturze polsko-ładowej, bo również płaci 19% PIT od faktycznej wypłaty. Więc tak sumujemy 9 lub 19% podatku dochodowego na poziomie spółki i 19% na akcjonariuszu, to efektywne opodatkowanie wychodzi 27 do 34%, czyli dosyć wysoko. Dużo osób skierowało pewne myślenie przedsiębiorców na to, żeby być w takiej spółce komplementariuszem, czyli tym oto tutaj podmiotem, który z jednej strony oczywiście ponosi odpowiedzialność prawną. Co to znaczy odpowiedzialność prawną? To znaczy, że jak spółka komandytowo-akcyjna wpadnie w jakieś problemy prawno-finansowe i nie jest w stanie zaspokoić swoich wierzycieli, no to można próbować sięgać do majątku prywatnego komplementariusza. Więc dla biznesów o w miarę niskim czy akceptowalnym poziomie ryzyka mogła to nie być najgorsza konstrukcja. Osoba, która jest wspólnikiem w takiej spółce komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, nie płaci daniny solidarnościowej, czyli nawet jeżeli zarobi z tytułu uczestnictwa w takiej spółce ponad 1 milion złotych rocznie, nie ma daniny solidarnościowej, więc to jest dosyć ciekawy temat. No, kolejnym aspektem tej spółki faktycznie cały czas jest to, że jest brak ZUS i NFZ, brak składek społecznych i zdrowotnych na komplementariuszu, czyli tak naprawdę zwróćcie uwagę. Prowadzicie biznes, nie płacicie składki społecznej, nie płacicie składki zdrowotnej, możecie zarobić ponad milion, nie płacicie daniny solidarnościowej. No, oczywiście odpowiadacie całkowitym majątkiem prywatnym, ale jeszcze była jedna bardzo dobra wiadomość, a mianowicie, już nie chcę wnikać w szczegóły, ale było możliwe pewne odliczenie podatkowe, w dużym skrócie podatek dochodowy 19-procentowy, który miałby zapłacić komplementariusz z tytułu uczestnictwa w takiej spółce, mógł być pomniejszony o część podatku własnego zapłaconego przez spółkę komandytowo-akcyjną. W optymistycznym wariancie prowadziło to do tego, że efektywne opodatkowanie przychodu komplementariusza z takiej spółki było na poziomie 17,29%. Oczywiście ta spółka ma również bardzo wiele wad, o których nie wszyscy mówili czy pamiętali, między innymi to, że nie można jej otworzyć przez internet, trzeba zrobić to u notariusza. Z tych poważniejszych wad mówię w tej chwili oczywiście.
Trzeba prowadzić tak zwany rejestr akcjonariuszy. Nie prowadzimy go w Excelu, tylko musimy zawrzeć umowę z jakimś domem maklerskim. To oczywiście wszystko kosztuje. Uchwały w takiej spółce podejmujemy również w formie notarialnego aktu. Sam kapitał podstawowy takiej spółki to minimum 50 tysięcy złotych. To są te najpoważniejsze wady, ale dla niektórych ta atrakcyjność, że nie będą musieli płacić składek zdrowotnych i składek społecznych, była tego warta. No i dobra, co się teraz będzie działo? Prawdopodobnie od lipca roku 2022, czyli za kilka miesięcy, ta spółka zmieni troszeczkę swoją specyfikę prawną, bo komplementariusz będzie tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. One będą liczone w sposób zryczałtowany, więc to też mogą nie być jakieś miliony, no ale składka społeczna ponad 1000 zł miesięcznie, składka zdrowotna około 560 zł miesięcznie, całość 1600 zł miesięcznie razy 12 miesięcy, no z 18-19 tysięcy się zrobi. Czyli osoby, które zaufały, że ta spółka jest remedium na wszystkie problemy, mogą teraz czuć się lekko zdegustowane, no bo prawdopodobieństwo, że od lipca ta spółka rzeczywiście będzie oskładkowana, komplementariusz takiej spółce, mówiąc precyzyjnie, jest bardzo wysokie. Ta spółka, jeżeli chodzi o pozycję podatkową i składkową komplementariusza, prawdopodobnie od lipca będzie dokładnie taka sama jak w spółce komandytowej, czyli podatki, składki zdrowotne i społeczne będą naliczane w dokładnie taki sam sposób, przy czym spółka komandytowa dalej będzie dawać pewne zalety, których nie ma w spółce komandytowo-akcyjnej, czyli właśnie to, co powiedziałem wcześniej, możliwość otworzenia jej przez internet. Nie ma czegoś takiego jak rejestr akcjonariuszy czy komandytariuszy, czegoś takiego nie ma, nie trzeba z żadnym domem maklerskim zawiązywać umowy, no i przede wszystkim nie trzeba podejmować ciągle uchwał w formie notarialnego aktu, nie ma również w spółce komandytowej czegoś takiego jak minimalny kapitał założycielski, czy akcyjny, czy podstawowy, czy zakładowy, czy jakkolwiek go sobie nazwiemy. Więc prawdopodobnie ci wszyscy, którzy dali się skusić na spółkę komandytowo-akcyjną w ramach Polskiego Ładu, zachęceni przez różne filmiki internetowe, prawdopodobnie zaraz będą rozważali przekształcenie w spółkę komandytową. Oczywiście, jeżeli dalej będą uważać, że ich biznes jest na tyle nisko ryzykowny, że godzą się na to, żeby być w takiej spółce komplementariuszem, czyli tym podmiotem, który no jakby nie patrzeć ponosi pełną odpowiedzialność prywatnym majątkiem za zobowiązania takiej spółki. Więc zastanówcie się, czy ta spółka jest dla Was dalej dobra, bo mówię, podatkowo i składkowo to jest dokładnie to samo, co spółka komandytowa, w sensie za kilka miesięcy będzie, natomiast spółka komandytowa akcyjna ma kilka bardzo poważnych wad. Przewiduję, że za parę miesięcy liczba tych spółek drastycznie będzie spadać, no i po tej drugiej, że tak powiem, śmierci spółki komandytowo-akcyjnej w ciągu ostatnich, powiedzmy, 8-9 lat, te spółki chyba już do łask nie wrócą, bo nie wiem, co musiałoby się ciekawego zdarzyć, żeby ludzie w te spółki znowu chcieli wchodzić. Także to tyle, moi drodzy, taki szybki, krótki filmik, żeby powiedzieć Wam, co tutaj się ciekawego dzieje, że ta spółka celebrytka, komandytowo-akcyjna szybko rozkwitła, szybko rozjaśniła się na niebie podatkowym, niczym remedium na wszelkie bóle tego świata i prawdopodobnie tak samo szybko, bo już po pół roku gaśnie niczym kometa w oddali, która zamienia się w popiół i nikt po niej, o niej już za parę sekund nie będzie pamiętał. To tyle, moi drodzy. Pozdrawiam cieplutko, serdecznie. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i do zobaczenia. Cześć.